Cześć drodzy widzowie, ja jestem Bob Inwestycje, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o tym, kiedy mogą być potencjalne spadki. Ale przed tym wszystkim chciałem Was zaprosić do mojego Discorda, gdzie trwa aktualnie konkursik na 20 PSF kart, Żeby móc wygrać, musicie zostawiać komentarze oraz łapeczki. Przy okazji, jakby ktoś chciał kupić balans, no to zapraszam do mnie na priv. I ostatnia opcja wspierający. Dziękuję tutaj wspierającym, wszystkim, którzy już mi zaufali. Jak chcecie się wesprzeć, to klikacie i wybieracie swoje opcje, bonusy, levele, poziomy. Macie wszystko bardzo ładnie rozpisane. No i dobra, wracając do tego licznika. Co to jest za licznik? O co chodzi z tym licznikiem? Odlicza on do następnej promocji na Steamie. Co to znaczy? To znaczy, że za 7 dni, 3 minuty, 3 godziny, 7 dni, 3 minuty, 7 dni, 3 godziny, 19 minut, 50, 49 sekund będzie następna wyprzedaż na Steamie. Jaka wyprzedaż? Halloweenowa wyprzedaż! I co za tym idzie? Idzie za tym, że najprawdopodobniej niektóre gierki wlecą na przecenę. Co to się stanie, jak wlecą na przecenę? Stanie się to, że nie wiemy do końca jeszcze, czy są to gierki Halloweenowe horrorowe, czy są to wszystkie gierki. Jeżeli będą to gierki Halloweenowe horrorowe, to najprawdopodobniej no, rynek tak czy siak to odczuje. Jeżeli to będą wszystkie gierki, to rynek to dość mocniej odczuje, no bo nie ukrywajmy, ludzie będą się wyprzedawali ze swoich inwestycji lub też skinów, żeby kupić sobie fajną gierkę na promocji. Co jest jeszcze warte podkreślenia widzowie, promocje teraz będą co miesiąc prawie że, więc warto to śledzić, warto obserwować. Link jest podany w opisie jak zawsze. No i właśnie jak to może na rynek zareagować? Może to zareagować dość nieciekawie. Pamiętajcie, że po promocji na Paryż, po zakończeniu promocji na Paryż, nie było jeszcze żadnej rzeczy, nie było nowej skrzynki, no po prostu nic nie było, co mogłoby wpłynąć negatywnie na ten Paryż. A teraz? A teraz promocja będzie za tydzień. Co za tym idzie? Idzie za tym, że ten supply Paryża może się wylać, w końcu wylać na ten rynek. Zobaczymy, jak to będzie. Jestem naprawdę bardzo ciekawy. Może być jeszcze jedna ostatnia opcja do zainwestowania, na przykład w jakieś Sztokholm, Antwerp, Rio... Nie, tam walić to Rio Antwerp. Skupmy się na dwóch ważnych eventach, które są dość małych, limitowanych supply, porównując je oczywiście do Paryża. Warto jest jeszcze do dodania widzowie, że Antwerp pod koniec promocji, przed tym jak została dodana kapsułka dziesięciolecia, bo sytuacja wyglądała tak, że zostaje dodana kapsułka dziesięciolecia, a dosłownie parę dni, trzy, cztery dni przed kończy się promocja, i szybko wszystko walnęło w dół, a tutaj no nie było takiej sytuacji i najszybsza, najbliższa sytuacja jaka może się wydarzyć to jest po prostu spadek spowodowany promocją, która będzie 26 października, czyli za tydzień, a dokładnie za 7, za 7 dni, 3 godziny, 17 godzin, kurde 7 godzin, nie, 7 dni, 3 minuty, 7 dni, 3 godziny, 17 minut, 43 sekundy. To może naprawdę być ciekawie. A pod koniec, właśnie, tej promocji na Antwerp było tak: 600-700 tysięcy legend. Tutaj kandydaci będą walczyli z tego, co widzę. Kandydatów i challengersów było 250-250, a tutaj już jest legend: 400 prawie tysięcy i 260 tysięcy pretendentów. Jest dość, bardzo ciekawie. Jest bardzo, ale to bardzo ciekawe. A na dobitkę mogę tutaj przekazać i powiedzieć ciekawostkę. Paris Stitsker jest prawie, w końcu blaz prawie dobił 3 miliony. W końcu prawie to dobił 3 miliony. Brakuje, brakuje niespełna 2,5 tysiąca. No prawie, no. Ostatnia prosta, widzowie. I jest. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie? Czy wy będziecie wyprzedawali się ze swoich inwestycji na jakąkolwiek gierkę, czy w ogóle będziecie kupowali jakąkolwiek gierkę? Trzymajcie się. No i cześć.